Robert. Cześć. Miło, że jesteś tutaj z nami na corocznej konferencji. Powiedz, jak oceniasz to wydarzenie? Fajnie, jestem po raz pierwszy, podoba mi się. Fajny klimat w ogóle przedstawienia wszystkich wyników grupy GZ i tego wszystkiego, co się działo w poprzednim roku. No, żałuję, że nie byłem wcześniej tak naprawdę, no nie miałem okazji. Teraz już mam i bardzo mi się podoba. Widać, że nie zatrzymujemy się, cały czas do przodu, naprawdę. Te wyniki są coraz lepsze, no i oby było tak dalej. Bardzo mi miło, że razem z koleżanką i z kolegą reprezentujemy po raz pierwszy brygadę całą z Gdańska. Bardzo się cieszę, że tu jesteśmy i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. No właśnie, bo zaraz mija rok, odkąd oddział w Gdańsku pod banderą grupy GZ zaczął swoją działalność salonową i serwisową. Powiedz mi, jaki dla Ciebie był ten rok? Co było największym wyzwaniem, zaskoczeniem? Rok był bardzo ciekawy, myślę, że zaskakująco dobry, dlatego że otrzymaliśmy wsparcie, nowe pomysły, nowe zadania. Dołączenie do grupy GZ było dla większości zdecydowanej ludzi bardzo dobrym krokiem. No i jesteśmy zadowoleni, myślę, że mówię to w imieniu wszystkich. Cześć Maciej, na początku naszej rozmowy chciałabym przytoczyć bardzo ważny fakt, iż marka Hyundai, którą zarządzasz, odnotowała w ubiegłym roku największą sprzedaż. Ponad 1200 samochodów nowych i prawie 200 samochodów używanych. Powiedz mi, jak się zapatrujesz na ten sukces i co miało na to największy wpływ? Dziękuję. Wynik, tak jak powiedziałeś, bardzo dobry. Kolejny bardzo dobry rok za nami. Co miało wpływ na taki dobry wynik? Przede wszystkim ludzie. To zespoły, którym mam przyjemność zarządzać, sprzedały te samochody. Ja im tylko pomagałem. Dlatego chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować. Ten rok, czyli 2024, stawia przed Tobą nowe wyzwania, nowe cele w związku z otwarciem nowej marki w grupie GZ, czyli salonu Renault i Dacia w Gorzu Wielkopolskim. Powiedz, jak się nastawiasz na ten rok, jak Twój zespół patrzy w przyszłość? No, nastawiamy się pozytywnie na pewno. Wymogi i wszystko to, co musimy spełnić, żeby stać się dealerem Renault, jest może nie tyle co trudne, ale bardzo skomplikowane, czasochłonne i wymaga naprawdę spotkania z wieloma podmiotami, żeby dostać tą faktycznie możliwość, żeby handlować tymi samochodami. Więc ja jestem, mówię, pełen energii, pełen w takiej chwały, wiedzy, jakby takiego, jakby to nazwać, poruszenia odnośnie tym, że ekscytacji, tak, tym, że dostałem tą szansę, żeby prowadzić ten zespół sprzedaży w Gorzowie po stronie Renault, no i mam nadzieję, że uda nam się spełnić po prostu oczekiwania tutaj czy zarządu, czy to samej Renówki. Szymon, jesteś w grupie od września ubiegłego roku i przejęłeś funkcję kierownika działu posprzedaży FCA w Gorzowie Wielkopolskim. Powiedz mi, jak oceniasz ten czas półroczny i co z perspektywy osoby zarządzającej serwisem jest dla Ciebie najważniejsze? No na pewno dużo nauki, dużo nowych rzeczy. W swoim doświadczeniu no, nie miałem też dużo możliwości pracy z klientem detalicznym, więc na pewno dużo nauki, ale mam wsparcie, jest kogo zawsze się dopytać, zawsze tutaj dyrektorzy są chętni do pomocy, więc na pewno to sobie cenię. A co najważniejsze, wydaje mi się, że ludzie. Bez tego nic by nie funkcjonowało. Najważniejszy czynnik Twojej oceny. Najważniejszy czynnik, dokładnie. Spalinowym w góry czy elektrycznym nad morze? Spalinowym w góry. Nad morze, no elektryczny. Spalinowy nad morze. Spalinowym w góry. Fiat 500 czy Fiat 126P? 500. Fiat 500. 126P. Fiat 500.
spotkanie z dyrektorem, z zarządem na Teamsie czy na żywo? Face to face. Na żywo. Na żywo. Na żywo. Praca indywidualna czy w grupie? W grupie. Indywidualnie. Zawsze w grupie. W grupie. Team, wszystko na maila czy wszystko przez telefon? Wszystko na maila. Na maila. Mail. Większość przez telefon? Jeśli James Bond, to Sean Connery czy Daniel Craig? Daniel Craig. Connery. Sean Connery. Sean Connery. Dziękuję bardzo. Dziękuję.